Rząd chce przeznaczyć 800 milionów złotych na Fundusz Transformacji Śląska. To jeden z elementów długoterminowej umowy społecznej związanej z wygaszaniem górnictwa. Naprawdę te środki są znikome. One nie rozwiążą żadnych problemów. My będziemy stali przed potężnymi problemami, jak zaczniemy już wygaszać te kopalnie, bo to nie są tylko miejsca pracy na kopalniach, to są miejsca pracy w spółkach, to są miejsca pracy, ale też w całym kraju. Bo chodzi również o firmy zaopatrujące kopalnie na przykład w środki ochrony osobistej czy ubrania. Z funduszu, począwszy od 2024 roku, ma płynąć na Śląsk przez następnych 10 lat 80 milionów złotych rocznie. Związkowcy podkreślają, że same wypłaty pracowników jednej ze śląskich kopalń to około 600 milionów rocznie, więc wątpią w to, że owe 800 milionów wystarczą na sprawiedliwą i godną transformację regionu w latach 2024-2034. Przypomnijmy również, że po inwazji Rosji na Ukrainę nastąpił kryzys energetyczny, w którym dalej niejasna jest pozycja polskiego górnictwa. Ja optowałbym za tym, żeby wreszcie ktoś się za tę umowę społeczną wziął i najzwyczajniej w świecie ją realizował. I to raczej w wersji takiej, która została podpisana w maju 2021, bo nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek w naszym kraju się opamiętał i rzeczywiście o suwerenność energetyczną zadbał. Związkowcom pozostaje nadzieja, że jeśli nie o samo górnictwo, to rząd zadba przynajmniej o pracowników i obiecaną w umowie społecznej ochronę socjalną. Opinia specjalistów, którzy przy przemianach gospodarczych na Śląsku pracowali w przeszłości, jest równie brutalna. To ma taki wymiar, wie pan, bardziej symboliczny i realny pomocy Śląskowi. Ja poza tym, proszę pana, ja jestem przeciwnikiem tego typu subwencji kierowanych imiennie na Śląsk. One mają jakiś tam wymiar symboliki politycznej, realnie niczego nie zmieniają. A ponadto, wie pan, Śląsk sobie przez 30 lat poradził z przemianami gospodarczymi. Pytanie jednak, czy wobec transformacji absolutnej związanej z całkowitym odejściem od węgla na pewno sobie poradzi. Ostatnia kopalnia na Śląsku zgodnie z umową społeczną ma zostać zamknięta w 2049 roku.